Co cała ta historia pokazuje? Ta historia pokazuje, że mamy bardzo złą opinię w tej chwili. Nieważne, czy to sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe, mamy problem, Houston. Źle o nas mówią. Jesteśmy suwerennym krajem, nas to nie obchodzi. No ale będąc suwerennym krajem, który liczy na współpracę, na to na przykład, żeby była zasada wszyscy za jednego, jeden za wszystkich w NATO, musimy mieć wspólny system wartości. To znaczy kraj nie stwarzający tego typu wątpliwości ma mocniejszą pozycję niż kraj, wokół którego zaczynają się toczyć jakieś dziwne dyskusje. I to jest bardzo, moim zdaniem, ważny sygnał dla naszej władzy, która powinna coś z tą sprawą zaczynać robić, bo to się rozlało. Czy w tej chwili w krajach, na których opinii powinno nam zależeć, mamy złą opinię. Nie ma poza skrajnymi jakimiś ugrupowaniami takiej sytuacji, żeby wszyscy mówili, że w Polsce jest okej, że tu się, tak jak mówił twój gość w dzisiejszym programie, Jacek Sasin, że tu się nic nie dzieje tak naprawdę i tak dalej. No niestety piszą, że się dzieje i mało tego, jest takie zjawisko, że jest zapotrzebowanie w ogóle na tego rodzaju doniesienia. To mówią też korespondenci zagraniczni pracujący tutaj w Polsce, że jak próbują wysyłać coś o tym, że coś się w Polsce pozytywnego dzieje, to nikt tym nie jest specjalnie w tej chwili zainteresowany. Więc mamy problem wizerunkowy i z tym musimy coś zrobić. I mówienie, zapobieganie temu w ten sposób, że się mówi, i to w zasadzie oficjalnie, no bo to są publiczne wypowiedzi, że panowie senatorowie nie mają racji, ponieważ są niedoinformowani, to ja to przetłumaczę może z tego dyplomatycznego języka albo nie wytłumaczę, każdy sobie sam przetłumaczy, co mówi nasza władza. To są ludzie, którzy z definicji nigdy nie są niedoinformowani. Jeżeli grupa trzech senatorów tworzących koło przyjaciół Polski pisze jakiś coś, to znaczy, że mają wątpliwości i nam powinno na tym zależeć, żeby im to jak najlepiej wytłumaczyć. Natomiast nie możemy ich publicznie obrażać, mówiąc, że są niedoinformowani. Bo tak jak powiedziałem, no, oni z definicji nigdy nie są niedoinformowani. Tak? I jeżeli się coś takiego powie, to potem już bardzo trudno jest o czymkolwiek rozmawiać. Dlatego, że nawet jeśli jesteśmy głęboko przekonani, że oni nie mają pełnej wiedzy na temat tego, Andrzej Duda mówi, że nasz kraj jest atakowany, bo naruszamy różne interesy. Być może tak również jest, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy atakowani i że mamy złą po prostu prasę. Ta zła prasa przeniesie się za chwilę na decyzje inwestorów, na naszą pozycję na forum międzynarodowym. Mamy z tym bardzo poważny problem w tej chwili. I coś z tym trzeba zrobić. Na pewno nie jest wyjściem z sytuacji obrażanie senatorów, którzy piszą list z jakimiś tam wątpliwościami.